Cześć wszystkim, tu Magda, witam Was w prezentowniku dla kręconowłosych. Mam nadzieję, że tym filmem pomogę wielu osobom, które nie wiedzą, co mają kupić osobie z kręconymi włosami. Myślę, że są to świetne opcje dla kręconowłosej siostry, partnerki, partnera, chłopaka, dziewczyny. Naprawdę znajdzie się dla każdego coś dobrego. Przyszykowałam wiele świetnych rzeczy i nie będę się za bardzo rozwijać w każdej z tych opcji. Wszystkie linki będą w opisie, będą różne półki cenowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i co? Jeśli szukasz prezentu dla osoby z kręconymi czy oczywiście falowanymi włosami, to bardzo dobrze trafiłeś. Trafiłaś. Ja tu mam takie rogi renifera, które brzęczą. Mam nadzieję, że ten brzęk nie będzie za bardzo przeszkadzać. Dobra, nie przedłużam, lecimy. Pierwszy pomysł na prezent to szczotka Denman. Oczywiście D3 to jest najlepszy model, najlepsza wersja, która sprawdza się dla włosów falowanych czy też kręconowłosych. Jest to taki model bardzo uniwersalny. Ja niestety szczotkę moją Denman D3 pożyczyłam, ale mam tutaj taką wersję. To jest szczotka D4, ja ją dostałam od sklepu Loczek i ona różni się tym, że jest zaokrąglona tutaj i powiem Wam, że ona mi się dobrze sprawdza do rozczesywania włosów kręconych. Ja, jeśli chodzi o D3 czy D33, robiłam film z porównaniem tych szczotek, tutaj będzie, i naprawdę to jest świetny film, więc Was do niego zapraszam, ale jeśli chodzi o tą szczotkę D4, to ona sprawdza mi się świetnie do rozczesywania, tak jak D3, D33 nie bardzo, bo one jakby były takie tutaj wyprostowane, nie było tego zaokrąglenia, za to ta z tym zaokrągleniem sprawdza mi się świetnie do rozczesywania. Nie wiem, czy to jest właśnie przyczyna tego zaokrąglenia, ale tak naprawdę tym się różnią te szczotki. Oprócz oczywiście rozstawu tego uzębienia tej szczotki. Ale tak, ja tą szczotkę bardzo lubię do rozczesywania moich włosów, ale jeśli chcecie zrobić prezent kręconowłosej, to myślę, że zdecydowanie bardzo mocno ucieszy się z modelu D3, ale oczywiście sprawdźcie w łazience, czy kręconowłosa już takiej szczotki nie posiada. No i Denman D3 jest przede wszystkim świetny do wydobywania skrętu przy typie drugim i przy typie trzecim, także jest. No i szczotka Denman kosztuje około 55 zł. Słuchajcie, nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu suszarki z dyfuzorem. Jeśli chodzi o dyfuzor, można go dokupić. Jeśli kręconowłosa ma suszarkę, to może dokupić osobne dyfuzory, ale to jest jednak ryzyko, ponieważ trzeba znać średnicę, chyba że dyfuzor ma taką formę gumową tutaj, że się dopasowuje do suszarki. Ale jeśli kręconowłosa ma starą suszarkę, która no jakby prosi o wymianę, no to mój model jest bardzo fajny. Oczywiście ja już obecnie po 4 latach używania narzekam na czas, jakim muszę zużyć na wysuszenie włosów, ale dyfuzor jest super, także polecam mój model, wszystko będzie w opisie. Jeśli chodzi o ten model, on kosztuje obecnie jakieś 100 zł, ja płaciłam 200, obecnie jest około 100, więc tak, jestem za. No i co? Jeśli chodzi o dyfuzory, to mogę ewentualnie w opisie dać przykład takich dyfuzorów fajnych, które polecają inne kręconowłose. No i co? Przede wszystkim taka suszarka z dyfuzorem nadaje objętości naszym włosom kręconym. No i też przede wszystkim oszczędzimy na czasie, bo naturalne schnięcie, a suszenie włosów suszarką z dyfuzorem to jest naprawdę mega, mega różnica czasowa. Więc tak. To jest prezent godny. Godny prezentu na urodziny, na święta, bo oczywiście to, że nagrywam teraz ten film w czasie około bożonarodzeniowym, nie znaczy, że te prezenty można zrobić na urodziny czy na jakąś inną okazję, albo nawet bez okazji. Kolejny produkt to kaptur polskiego Hulta. Ja mam akurat teraz przy sobie tą wersję z futrem. Mam też wersję klasyczną, ale w ogóle zapomniałam wziąć z pracy. Nie wiem, jak to się stało, ale mój kaptur jest w pracy, klasyczny. No i mam tylko tą wersję z futerkiem. Jest znacznie cieplejszy już teraz i ja bardzo lubię ten kaptur, ponieważ nie psuje moich kręconych włosów. Jest na tyle duży, że nie gniecie moich loków i ja to bardzo, bardzo lubię. Cenię sobie większą objętość i jak wieje wiatr, to nie mam problemu z przytrzymaniem tego kaptura na głowie. Oczywiście nie spada mi z głowy, ale i tak troszkę mi
idzie w górę, także przytrzymuje. Warto się zorientować, czy kręconowosa w ogóle potrzebowałaby takiego gadżetu, czy na przykład narzeka na to, że musi nosić czapkę, a wolałaby kaptur, który by te włosy trzymał w ryzach, nie psuł tych loków. Więc tu warto się zorientować i zwykły kaptur bez futerka kosztuje 149 zł, z futerkiem, czyli taki 219. Jest też nowość, jest hydrofobowy kaptur, dzięki któremu kaptur nie przecieka. Jest to taki materiał mega wodoodporny i ten kaptur kosztuje 219 zł. Ja nagrałam osobny film na kanale o kapturze polskiego hultaja, więc tam Was oczywiście odsyłam. Kolejnym pomysłem są zestawy do kąpieli, które składa się z czepka i z turbana. To myślę, że przyda się każdej kręconowocej. No i tutaj mam pierwszy zestaw i czepek jest ze sklepu Loczek. On jest taki piękny, satynowy z góry, a w środku jest folia. Jest naprawdę piękny i ładnie się prezentuje. I on kosztuje 24,99. I do tego zestawu połączyłam go z turbanem, z tak zwanym ręcznikiem do włosów z Decathlonu. I ten turban kosztuje 17,99. Mega prezent. No i drugi zestaw do kąpieli pochodzi z drogerii Hebe. Mamy tutaj czepek foliowy również i on kosztuje 6,99. I mamy turban czarny i on kosztuje 19,99. I te dwa akcesoria znajdziecie w drogeriach Hebe. Kolejny zestaw satynowy. I tutaj mamy czepki satynowe i poszewkę satynową na poduszkę, co jest po prostu moim zdaniem taką jedną z takich ważniejszych zasad w pielęgnacji kręconych włosów. I obydwa te produkty, czyli czepek satynowy i poszewkę satynową, znajdziecie w sklepie Włosomaniak. Te czepki nie są z tego sklepu, to po prostu chciałam je Wam pokazać na takim przykładzie, jak takie czepki satynowe mogą wyglądać. I w sklepie Włosomaniak czepek satynowy widziałam za 25,99, natomiast poszewki satynowe są w różnych rozmiarach. I jeden rozmiar kosztuje 39,99, a drugi 46,99. Moim zdaniem to jest świetny zestaw, tylko trzeba pamiętać, że oczywiście czepek satynowy nie oddycha, więc może różnie reagować na skórę głowy. W ogóle jeśli ktoś ma delikatną skórę głowy, może być tak, że przez czepek satynowy nie będzie dopływać powietrze do naszych cebulek i przez to zaczną wypadać włosy. To jest mega mroczna wizja, ale no trzeba o tym mówić, bo tak naprawdę może się zdarzyć. Nie musi, ale może. Kolejny pomysł to zestaw jedwabny. I tutaj już nie mamy do czynienia z satyną poliestrową, tylko z satyną jedwabną i tak wyglądają te produkty. To są produkty marki Almania. To są ręcznie szyte rzeczy na nasze piękne włosy i tutaj mamy czepek na noc. On jest tutaj taki zawiązany, jest mega wygodny, w ogóle skóra głowy się nie poci, naprawdę jest niesamowicie wygodny, w ogóle go nie czuję przez całą noc. Jest świetny i taki czepek kosztuje 199,90. Cena wynika z tego, że przede wszystkim jest to praca ręczna, która naprawdę zajmuje trochę czasu i też materiał, który nie jest tani, więc stąd ta cena. Jest też turban, w którym jak najbardziej można również spać. Jest też w sumie przeznaczony do włosów prostych czy falowanych. Można nim wychodzić na zewnątrz. Na stronie Almania są bardzo ładne zdjęcia, też na Instagramie kobiet, które chodzą w takim turbanie. Taki turban kosztuje 219,90. No i oprócz tego mamy gumki jedwabne i one po prostu są tak miękkie. Generalnie ten materiał jest tak potwornie miękki. Widać naprawdę tą elegancję, tą miękkość w tym produkcie, tą delikatność. Naprawdę mega i taka jedna gumka kosztuje 29,90. Jest świetna do ananasa, do robienia koka. Ale też widziałam na stronie Almani zestaw prezentowy, w którego skład wchodzi czepek, turban i dwie gumki. I taki zestaw kosztuje 439,90. Także tak, to już jest wyższa półka cenowa, ale myślę, że naprawdę warto. Myślę, że na moim kanale jeszcze co nieco pojawi się o tych produktach, bo warto. No i może jeszcze pokrótce wspomnę, że taki czepek jedwabny zakłada się na noc po to, aby włosy się nie gniotły, żeby loki były piękne na drugi dzień, żeby nie było żadnych odgnieceń. Włosy nasze pięknie suną przez całą noc dzięki temu materiałowi, który jest mega śliski i mięciutki.
Także tak, myślę, że w ogóle taki gadżet to jest mega już dla takiej zaawansowanej kręconowosej, która dba o te włosy. Bo na przykład uważam, że na początek też może wystarczyć poszewka satynowa czy jedwabna. Mam nadzieję, że w Almanii prędzej czy później takie poszewki się pojawią. Słuchajcie, kolejny zestaw to jest zestaw akcesoriów. To jest taka podstawa podstaw, jeśli chodzi o pielęgnację kręconych włosów. I tutaj mam afropik, grzebień z szeroko rozstawionymi zębami, gumki bez metalowych wstawek, aby nie wyrywać sobie włosów. I takie żabki większe i mniejsze do podpinania włosów przy koku, na przykład jeśli coś wystaje, albo takie żabki pomagają, gdy na przykład mamy mokre, rozpuszczone włosy. Ja sobie na przykład je tutaj podpinam, żeby nic mi nie spadało na oczy. Naprawdę to jest świetny zestaw i może się przydać. Taki grzebień i afropik po prostu nawet może wystarczyć na całe życie. To jest plastik i to się nie niszczy, absolutnie nie. Także jak najbardziej. Afropiki są w wielu sklepach online. Grzebienie też, ale też jest w Hebe taki grzebień. Jeśli chodzi o gumki, to przede wszystkim Rossmann, takie nawet drogerie, a żabki też Rossmann, jakieś drogerie, sklepy chińskie, gdzie są takie rzeczy sprzedawane pojedynczo. Tak, myślę, że to jest świetny prezent. I zależnie od ceny oczywiście wszystkiego, ale myślę, że powyżej 50 zł na pewno nie zapłacimy za to wszystko, więc super. No i po klasycznych akcesoriach czas na wyjątkowe akcesoria, które zwłaszcza przydadzą się już osobom zaawansowanym, ale myślę, że te, które zaczynają, mega, mega się ucieszą, jeśli dostaną te produkty, bo są bardzo pomocne i przydatne. No i pierwszy produkt, który mam, to są grabki do masażu. Je można kupić na AliExpress, bodajże też są już sklepy online, gdzie sprzedają te grabki. Wszystko będzie na dole. No i one są świetne, gdy na przykład wcieramy sobie wcierkę na porost, albo nawet jeśli nie, jeśli po prostu chcemy tą skórę głowy wymasować i ona tu ma takie ruszające się kulki metalowe i to jest mega, mega przyjemne i też oczywiście pomaga, tak, w przyroście, ponieważ pobudzamy to nasze krążenie w tych cebulkach, także to jest mega, mega gadżet. Kolejny produkt to kubek spieniacz i on jest świetny do spieniania szamponów z SLS czy bez SLS. Dzięki temu nakładamy pianę na włosy, a nie cały skoncentrowany szampon. Jest to mega przydatny gadżet, mega tani. Link oczywiście będzie na dole. W sumie o tych linkach już nie będę gadała bez sensu, bo wiadomo, że będzie wszystko na dole, ja się ciągle powtarzam. Kolejny produkt, to jest taka moja nowość w sumie. I to jest butelka, rozpylacz, która daje taką mgiełkę na włosach. Oczywiście atomizer z wodą też będzie ok, ale to już jest taki produkt wyjątkowy, który dopiero wchodzi na nasz taki polski rynek. No i ten produkt robi taką, nie wiem czy będzie widać, takie... Słyszycie? To jest taka długa mgiełka. No, także tak. Dobra, słuchajcie, coś wam powiem w tajemnicy, tak troszkę wam coś zdradzę, że niedługo, całkiem niedługo będą naprawdę łatwo dostępne te rozpylacze, mgiełki. Być może będę miała dla was jakąś niespodziankę, ale to śledźcie mnie na Instagramie. Ale to jest mega gadżet. Mega, naprawdę jest super. Wybaczcie mi, ale w tym podpunkcie nie mam zapisanych cen, ale mniej więcej będę wam mówić. Jeśli chodzi o te spinki Puff Cuff, to one są świetne do ananasa na noc. Mi się mega sprawdzają. One są już droższe. To są markowe spinki Puff Cuff i one kilkadziesiąt złotych kosztują, ale naprawdę warto moim zdaniem. Jeszcze w sumie planuję o nich film zrobić, bo mam również podobne z AliExpress. Też je podlinkuję na dole. Ale one są mega wygodne i do ananasa, i do kitka, i do koka. Bardzo, bardzo mocno trzymają te włosy. Tutaj też nie ma opcji, że ta spinka się rozciągnie. Ona już na zawsze ma taki kształt, a jednak gumki musimy wymieniać. A te spinki pozostają i jak kupimy sobie jedną raz, to już będziemy miały taką na mega, mega długo. Słuchajcie, kolejny produkt to planer od Orimo. Troszkę głupio mi było go pokazywać, bo położyłam go na coś mokrego i troszkę zafarbowała się ten materiał się zafarbował, masakra. Ale nadal go uwielbiam. Tutaj zapisuję sobie wszystkie moje notatki, moje tutaj mycie, jakie miałam. Dzięki temu ogarniam, wiem co z pechem gra czy nie gra.
Także to jest mega, mega gadżet. Tu możemy też zapisać sobie wizyty u fryzjera. No, myślę, że warto. W ogóle jeśli na przykład ktoś zaczyna i no, musi mieć to wszystko pod kontrolą. Po prostu dzięki niemu możemy mieć wszystko uporządkowane i zorganizowane. Powiem Wam, że od kiedy używam planerów i tego wszystkiego, to jest jednak co innego zapisywać sobie wszystko ręcznie, a nie mieć wszystko w telefonie czy na laptopie. To jednak ma ten swój taki czar i jakoś mam wrażenie, że mam większy porządek dzięki temu, jak sobie tutaj wszystko długopisem zapisuję. I on kosztuje, nie chcę Wam skłamać, ale z 60 zł? Jakoś tak. Mniej więcej. Będzie w opisie na dole. Kolejny produkt to nożyczki fryzjerskie. I naprawdę, jeśli macie takie pogłoski od kręconowosej, że chcę spróbować sama sobie podciąć włosy, no to myślę, że nożyczki to będzie naprawdę świetny pomysł na prezent. Moje nożyczki to są 5,5 cala, bodajże chyba tak się mówi, Prestyle Ergo 5,5 cala. I ja je kupiłam za jakieś 100 zł na Allegro, pamiętam. I one są naprawdę super. Tną, ja je trzymam ciągle w tym opakowaniu, że przypadkiem mi nie spadły, nie stępiły się. Także no cóż, no super. Myślę, że będę miała je naprawdę na bardzo długo. W sumie teraz tak sobie za bardzo nie podcinam włosów, ewentualnie jak mi coś tam denerwuje. Ale tak. Są spoko i jeśli chodzi o mnie, to naprawdę mogę polecić ten model. Słuchajcie, mój 9. pomysł na prezent to jest nic innego jak zestaw kosmetyków z marki Anwen. I tutaj pierwsze co mogę polecić to zestaw 3 odżywek pech. Akurat ja użyłam do włosów wysokoporowatych i są ekstra. Nie mam im nic do zarzucenia, po prostu zużywam butelki, kupuję nowe jak taka nienormalna. Uwielbiam. I one są też sprzedawane właśnie w zestawie, na przykład 100 ml butelka ma jedna, to akurat mają 200 i jedna odżywka taka osobno kosztuje 26,99. Zestaw, nie chcę skłamać, jakieś 50 zł. Także tak to wygląda. Kolejnym świetnym produktem do dołączenia do tego zestawu jest taki zestaw Anwen do olejowania, gdzie jest olej i maska i dzięki temu możemy sobie zrobić olejowanie na podkładzie. Jest to świetny pomysł w ogóle, żeby połączyć te zestaw odżywek i zestaw do olejowania. Mega. Kolejny kosmetyk, który można dołączyć do zestawu, to jest szampon Anwen Mint Wrap. Mistrzostwo świata. Tutaj mam od razu peeling, 2 w 1. Amazing. Kolejny produkt, który możemy dołączyć do zestawu, to jest delikatny szampon, czyli brzoskwinia i kolendra. Amazing numer 2. Naprawdę są boskie. No i 2 kolejne produkty Anwen, które będą świetne przy takim zestawie. To jest maska kiełki, pszenicy i kakao. Maska do włosów wysokoporowatych. I serum Anwen Happy Ends. Może być ta forma stała czy płynna. Mam tą płynną, już nie będę jej wyjmować, ale to będzie też świetne. Ciężko mi powiedzieć, ile taki zestaw może kosztować, ponieważ zależy od tego, co chcecie w tym zestawie. Ale oczywiście wszystko będzie na dole. Jeśli chodzi o tą maskę, to jeśli osoba jest początkująca, bo jeśli słyszeliście o porowatości włosów, to będzie super. Ale jeśli jest początkująca, to myślę, żebym zaczęła od włosów wysokoporowatych. Myślę, że to będzie ok. No i 10. pomysł na prezent w tym filmie to są zagraniczne stylizatory. I pierwsze, które mogę polecić, to jest Kinky Garlic Not Today. To jest odżywka bez spłukiwania. Bardzo uniwersalna, wiele ukręconowłosych chce ją wypróbować, ja ją bardzo lubię i ona kosztuje około 50 zł. Kolejny produkt to jest Kinky Curly Original Curling Custard i to jest żel i on kosztuje około 90 zł. To jest jeden z hiciorów w naszym świecie kręconowłosym, więc też będzie świetne, w ogóle takie duo będzie super, także jestem jak najbardziej za. Ostatnio też pojawiła się nowość Buckle Me Curl Defining Gel i powiem Wam, że ten produkt jest nowy, więc jeśli Wasza kręconowłosa jest na bieżąco z kosmetykami nowymi, no to tego może jeszcze nie mieć, więc myślę, że to będzie dobry pomysł. Bardzo fajny skład, raz już użyłam tego żelu i jest ok. Ciężko mi jeszcze tak powiedzieć w 100% co o nim myślę, ale mi się efekty podobały po tym żelu, więc myślę, że
osoba zaawansowana, która jara się tymi kosmetykami do kręconowłosych, będzie mega zadowolona z tego produktu. Okej, i wiecie co? Wymyśliłam dwa zestawy produktów zagranicznych, jakie można stworzyć. I pierwszy zestaw to jest marka Cantu. I oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć Cantu Moisturizing Curl Activator Cream, tak zwane Cantu Activator. I nawet jeśli nie kupicie w zestawie Cantu, to ten jako solo będzie bomba, nawet jeśli kręconowłosa używa tego produktu, to nawet jeśli będzie miała go w zapasie, nic nie zaszkodzi, na pewno go zużyje. Także tak, to warto się nad tym zastanowić. I kolejny produkt, który bym poleciła do tego zestawu Cantu, to jest Complete Conditioning Co-Wash i to jest odżywka do mycia, jest mega, mega hiper, ja ją bardzo lubię. Ona myje włosy elegancko i naprawdę, jeśli chodzi nawet o taki zestaw, byłoby ekstra. Kolejny produkt, jaki można dodać do tego zestawu, to jest Sulfate Free Hydrating Cream Conditioner. I to jest odżywka, ona ma dużo masła shea w składzie i ja ją bardzo lubię jako maskę, już mam ją w sumie na wykończeniu. Jest mega przyjemna i myślę, że taki zestaw to też byłby wypas. Kolejny produkt, jaki możemy dołączyć, to jest Cantu Extreme Hold Styling Stay Glue. Dużo kręconowłosych lubi ten produkt, u mnie też było całkiem spoko. No i myślę, że ojejku, jak kręconowłosa już dostanie taki zestaw, to będzie coś. Ale to nie wszystko, bo jeszcze można dołączyć do tego zestawu, już Wam pokazuję. Można dołączyć żele, czy dwa, czy któryś z tych, na pewno będzie super i myślę, że w ogóle wiecie co, to też jest nowość, więc myślę, że jak kręconowłosa jest na bieżąco z tym, co się dzieje, to będzie mega szczęśliwa, jak dostanie chociażby jeden z tych żeli. Także no, myślę, że ten zestaw jest boski. Generalnie jeśli chodzi o ten zestaw Cantu, to ceny będą również na dole. I ostatni zestaw, który mam Wam do pokazania, to jest zestaw trzech super produktów, których marzy większość kręconowłosych, ponieważ te produkty są po prostu drogie. A mam tutaj na myśli zestaw Bounce Curl. No, nic więcej chyba nie muszę mówić, to znaczy powiem coś, bo mogą mnie oglądać osoby, które nie mają pojęcia w ogóle o tym, co tutaj lubią kręconowłosy. Ale no, każdy z tych produktów kosztuje około stówki, w tym ten problem, że całość kosztuje około 300. No i przede wszystkim ten żel to jest number one, potem ja uważam, że odżywka bez spłukiwania, świetna, i na końcu krem, on byłby super, gdyby nie ten składnik z kokosem, z pochodną kokosa, ale no myślę, że jako prezent takie trio to będzie coś i naprawdę ucieszę się, jeśli jakaś kręconowłosa właśnie dostanie taki zestaw. Serio, myślę, że będzie przeszczęśliwa. Wiecie co, bardzo się cieszę, że nagrałam ten film, że naprawdę mogę pomóc komuś podjąć tą decyzję, co kupić takiej kręconowłosej, która się wkręciła w tą pielęgnację, która zaczęła dbać o swoje włosy. Też chciałam bardzo podziękować Wam za to, że gdy Was zapytałam, co byście chcieli dostać pod choinkę, to bardzo mi pomogliście, napisaliście, czego bardzo byście chcieli i mam nadzieję, że spełnią się Wasze marzenia, jeśli chodzi o ten prezent pod choinką. No i cóż, ja kończę, życzę Wam przyjemnych zakupów, radochy z otwierania prezentów i cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa!